Okej, okay, witajcie. Kiedy słuchajcie, rozmawiałem z człowiekiem, który aspirował do bycia politykiem, i ja on mi wyjaśnił taką prostą, taką prostą sprawę. Wiecie, czy to jest prawica, czy to jest lewica, czy się obierasz po tej stronie, czy po tej stronie, to jest wszystko jedno że tak powiem, to było jakiś czas temu i, e, wiecie, scena polityczna w telewizji wyglądała, o, ten, ten z tej strony, ten z tej strony i tak dalej, nie? A prawda taka, że ci wszyscy ludzie się potem, znaczy większość ludzi się potem e, spotykała i razem sobie tam pili, razem sobie imprezowali i tylko się zastanawiali, który, do którego obozu, kiedy przejdzie. E, nawet nie tyle zastanawiali, co po prostu tak, tak sobie, a, ty przejdź teraz tu, ty tam i tak dalej, a, że tak powiem, ale politycznie, my jako widzowie mogliśmy to obserwować może jako pewnego rodzaju mecz. Kto wygra, tamten tu, tamten z tej strony, ten z tej strony, ten mówi za tym, ten za tamtym, nie? Prawda jednak po tamtej stronie była taka, że to było im wszystko jedno mniej więcej tym ludziom, za jakimi opcjami politycznymi oni idą. Ważne, żeby było utrzymać się przy tym tak zwanym korycie. Do czego tu biję, za przeproszeniem? Powiedziałem, mówiłem takie nagranie już jakiś czas temu, nagrałem z mojej kuchni o Diable. O tym, kim jest diabeł i czym jest diabeł współczesny, który powstał w średniowieczu. Zanim jednak tego przyjdę, jeszcze chciałem coś zobrazować. Widzicie, to samo jest na rynku, takim zwykłym, słuchajcie. Nie wiem, czy pokażecie te dwa napoje: jeden jest czerwony, drugi jest niebieski. Oba smakują prawie identycznie, prawie podobnie. Oczywiście jest tam jakaś różnica gdzieś tam i tak dalej, różnią się napojami. Nie wiem czy wiecie, ale powstało kilka reklam internetowych, gdzie one się nawzajem reklamują, to znaczy promują. Zajęcie nie pamiętam, to chyba była reklama Pepsi albo Coca-Coli, pomylę się, ale jest taka, taka sytuacja, gdzie chłopak podchodzi do takiego automatu, jest niski, jest taki automat wrzutowy, wending maszynie i tam wrzuca pieniążka i mu, nie wiem, dajmy na to, że i mu wyskakuje Pepsi. Wyskakuje mu jedno Pepsi, wrzuca drugiego pieniążka, wyskakuje mu drugie Pepsi, kładzie na ziemi, kładzie na ziemi jedno, drugie staje na nich, znowu rzuca pieniążka i nareszcie może sięgnąć e, tak wysoko do Coca-Coli, więc użył jakby Pepsi jako podstawkę do tego, żeby się nacisnąć do Coca-Coli. I nie szkodziło jednej z tych firm, tak naprawdę e, troszkę oczerniać, jakby troszkę się wyśmiewać z drugiej firmy na reklamie, nie? Nie szkodziło. Dlaczego? Przecież to jest to samo, nie? E, jeden jest za tym, drugi za tym. To jest tak naprawdę taki marketing polityczny. I czy jesteś za tym, czy jesteś za tym, tak naprawdę kupisz jeden z tych smaków napojów, jeden z tych najbardziej oryginalniejszych i tak dalej. Nie kupisz, nie kupisz tego, tak? Nie kupisz e, ani tego, czy też nie kupisz tego, czy tego, czy nawet kaktusa z tym barku nie kupisz, tak? Tylko e, chodzi o to, żebyś e, przepraszam, przepraszam, e, Żebyś wybrał jeden z tych napojów, nie? I o czym tu słuchajcie, dzisiaj mówię? Ja sobie przy okazji otworzę frugo. Znaczy, robię taką kryptoreklamę. Znaczy, nikt mi za tę reklamę nie płaci, ale, ale ja lubię polskie produkty, więc będę je promował. Dzisiaj sprawdzimy, jak smakuje frugo, ale o e, co mi tu chodzi? Słuchajcie, e, widzicie, tak jak wtedy mi ten chłopak powiedział, y, on no, naprawdę aspirował do bycia politykiem, nie mi wtedy powiedział. No, dobry smak, arbuzowo-troskawkowy, ciekawe. E, słuchajcie, ten chłopak mi wtedy powiedział, on mi wtedy, słuchajcie, powiedział, że mm, to jest nieważne, po której stronie on jest, po której stronie ty jesteś w polityce, to jest na zewnątrz, po prostu otoczka na zewnątrz jest pewnego rodzaju marketing jednej i drugiej opcji po prostu, nie? E, Wiecie, to mnie przeraziło, nie? że rzeczywiście polityka się opiera na czymś takim jak marketing, na, na ideologiach. że to My czasem, wiecie, ja widziałam moich rodziców, nie, jak oni się tak przejmują o tym, co ci politycy tam sądzą, myślą itd., nie? i tak dalej. Nam się wydaje, że oni naprawdę coś są w stanie czy zmienić, czy stworzyć i tak dalej. A prawda jest taka, że, że jak przyszło to do czego, to chodzi to tak naprawdę o przekonanie do siebie. Nie chodzi o sprzedaż czegoś, nie? Kiedyś byłem na takim szkoleniu z marketingu i tam z kolei mieliśmy się nauczyć, jak robić reklamy, jak działa agencja marketingowa. To była jakaś większa agencja marketingowa tutaj w Krakowie. I przyszedł pan, który tam pracuje i on nam mówi tak. Słuchajcie, no jest dział kreatywny, który tworzy reklamy. No i dział kreatywny ma tam kilka dni czy jakiś czas na stworzenie jakiegoś pomysłu na reklamę, ale to nie jest ważne. Co oni stworzą, to ze stworzą i tak dalej. Najważniejsza jest prezentacja. Prezentacja tego ich pomysłu do kupujących reklamy. Oni przede wszystkim muszą uwierzyć w reklamę. Jak oni uwierzą w reklamę, to już działa. W sensie, jak to się dzieje w ogóle, nie? Naprawdę, słuchajcie, chodziło o to, żeby przekonać mm, tych, którzy zamawiają reklamę, żeby oni uwierzyli, że ta reklama dla nich zadziała. To już jest tak powiem, większość sukcesu załatwiona. Nie chodziło o to, co dział kreatywny wymyśli, nie chodziło o to, jak to wymyślić, że to ma być tak wymyślone, żeby działało. Nie. Chodziło o to, żeby tym pomysłem, który wymyślimy, przekonać. Więc tak naprawdę. E Większość polegała na przekonywaniu. Dopiero może internet troszkę tutaj zrewolucjonizował sprawę, kiedy czysto namacalne jest zapłacenie czegoś na wynik, nie? Możliwe, że tutaj troszkę inaczej to wygląda, ale wtedy wyglądało na czystym przekonaniu, nie? Jak taka reklama na zewnątrz telewizyjna, czy jakaś plakatowa, czy tego rodzaju, i jak ona działa. Od tego się zaczynało tak naprawdę reklamę, a nie od wymyślenia pomysłu. Mi to tak trochę przeraziło. Z kolei inną sprawę organizowaliśmy, słuchaj, kiedyś taką konferencję polityczną Polityczną. Jest z kolei nam człowiek, który organizował, który zajmuje się marketingiem politycznym No i skwitał to całą swoją prezentację. Powiedział, że to jest straszna robota, bo trzeba promować rzeczy, których się nie chce, których nie masz czasem ochoty, i widzisz po prostu jak ludzie za tym idą, jak manipulują. Pokazywał nam takie przykłady, jak akurat w tym czasie, w wojny w Iraku. Pokazywał nam jak. Amerykanie zrobili pozytywny marketing. Wiecie, amerykańskiego bohatera wracającego z wojny, z wielkiej jakiejś wyznano wolęczej wojny o wolność do Ameryki. Wiecie, to było normalne. Takie jak, nie wiem, czasami się reklamę Coca-Coli re kojarzą z czymś takim ładnym, fajnym i tak dalej, nie? I dojdą święta. To mniej więcej tak to wyglądało. I do święta, w sensie wraca, wraca wielki bohater z wielkiej wojny, nie? O jakąś wielką wolność i wiecie, muzyczka. To wszystko tak działało i to chodziło tylko o marketing. Ale ja ten temat chciałem, słuchajcie, pokazać Wam na tym temacie coś zupełnie innego. E, no wiecie, jak się czyta, jak się patrzy na chrześcijaństwo, to pierwsze co, ludzie myślą, że tu diabeł jest, diabeł walczy z Bogiem i tu jest jakaś, wiecie, wojna diabła z Bogiem, nie wiadomo co i tak dalej. Też tak czasem, słuchajcie, te słowa używałem, nie, i tak dalej, ale wiecie, jak się czyta Biblia, to wychodzi na to, że to w ogóle nie o to chodzi. Nie ma jakiejś takiej, wiecie, waj, waj, walki diabła z Bogiem, raczej znaczy, walka to była człowieka z Bogiem. I to jak Jezus się narodził, to anioł powiedział, że pokój przyszedł i zakończyła się tak naprawdę walka człowieka z Bogiem, jak Jezus przyszedł. Nie zakończyła się walka diabła z Bogiem, tak jak został pokonany, ale mm, wiecie, nie zakończyła się walka diabła z Bogiem, zakończyła się walka człowieka z Bogiem. To jest, słuchajcie, przedziwne. Człowiek walczył z Bogiem wcześniej, tak? No walczył po prostu o, o to, czy uda mu się być, wiecie, bezgrzesznym, świętym i tak dalej, czy mu się nie uda. No w końcu mu się nie udało. Ehm, no i mamy inne rozwiązanie na grzech, tak? Ehm, w postaci Jezusa, Jezusa. Ale co z, się stało, w czym ja się urodziłem? Ja się urodziłem tak naprawdę w średniowiecznej wizji chrześcijaństwa, bo w średniowieczu tak naprawdę stworzono, wiecie, diabła. Stworzono diabła, którego dzisiaj widzimy. Diabeł, czyli jakaś postać z rogami, nie? Jakieś, nie wiem, 66, sześć, sześć, coś tam, i tak dalej, to jest wszystko średniowieczne bajki, bójdy, nie? E, to nie tak wyglądało zupełnie, nie? Jak się czyta Stary Testament, to zupełnie nie w ten sposób działało, zupełnie nie w ten sposób wyglądało. Nie było takiego skupienia na tym, co diabeł może, co diabeł robi, nie? I tak dalej, było raczej pokazanie mocy człowieka, nie? E, było raczej pokazanie, kim jest człowiek, kim dla Boga jest człowiek. Wiecie, średniowiecze, ja przepraszam producent Coca-Coli i Pepsi, że was wykorzystam, ale was wykorzystam. Średniowiecze zrobiło coś takiego, że nagle pojawiło się, że tak powiem, jakieś purpuraty, powiedzmy, że to sobie będą purpuraty, nie? I żeby zrobić te purpuraty, utrzymać przy władzy, tak? To powstały, że tak powiem, te złe rzeczy ym, diabły nie? i tak dalej. Nie? Ale jedne drugich potrzebują, nie? I do dzisiaj, jak się spotyka jakichś tak zwanych ateistów, to też jaka zwiara ten ateist, ale jak się spotyka tak zwanych ateistów, to oni w to wierzą. No, oni po prostu patrzą, e, wy sobie wymyśliliście diabła, Boga, i tak dalej, i na jednej podstawie utrzymujecie władzę i tak dalej. Na drugiej podstawie nie utrzymam, <grych> druga podstawa Was straszy i tak dalej. Na tej podstawie to. I rzeczywiście oni mają trochę racji, bo to zostało tak naprawdę wymyślone w średniowieczu. W średniowieczu ten diabeł został reprezentowany na obrazkach, zaczęło się go malować. W średniowieczu, słuchajcie, no autentycznie po prostu powstał, nie wiem, tak zwany taniec śmierci się rysowało. Diabła, jakiegoś trupa, nie? Wiecie, diabeł był rysowany, uuu, straszny diabeł, straszny, nie? I tak dalej, jest diabeł, jest anioł obok, nie? Jest obok anioł, nie? W sensie ten, tutaj jest z tą, z aureolką, nie? Jest diabeł, anioł, jest zło, jest dobro I tak dalej I o co chodziło? Jest zło, jest dobro i my mamy od tego wyjście Nam się płaci, tak? Nam się płaci, nam się podlega, i, i, i nam się tutaj daje takie woreczki z pieniędzmi, na przykład, nie? Przykładowo na to odpusty, tak? I my cię z tego wyzwolimy. My cię z tego wyzwolimy, nie? I tak naprawdę od tamtej pory ta teologia diabła i Boga, i tych dwóch sił, które o ciebie walczą, tak naprawdę do dzisiaj trwa. Do dzisiaj trwa w, dużo, w wielu miejscach. I co to powoduje? Powoduje to to, że skupiamy się nie na tym, co trzeba. Skupiamy się, skupiamy się na jakiejś walce, skupiamy się na jakimś, tak naprawdę, marketingu. Kto ma lepszy marketing? Czy diabeł, czy Bóg? A może Bóg, niech Bóg ma lepszy marketing, tak? Robimy krucjaty tego typu rzeczy, żeby Bóg miał lepszy marketing. Oczywiście są tacy, którzy się skupiają na tym, żeby diabeł miał lepszy marketing. I generalnie wszystko opiera się na marketingu. Niektórzy ateiści to wręcz mówią, no ten wasz Bóg to nie jest potrzebny, bo gdyby nie było diabła, to on by nie był potrzebny. On jest tylko potrzebny, po to, że jest diabeł i to jest jedno dla drugiego istnieje. A prawda jest taka, że istnieje jeszcze frugo. Eee, oprócz Coca-Coli i Pepsi istnieje jeszcze frugo. O smaku arbuzowym, z tuskawką i z dodatkiem kofeinem. Dobra, nieważne. I yerba mate, przepraszam. Tak, tak z yerba matę z naturalną yerba mate. Więc w ogóle fajna sprawa. Próbuję energii zierwomata. Dobra. Eee, jak mówię, to nie jest kryptor bo nikt za to nie płaci. Ale <laughs> w ogóle, tylko chciałbym coś pokazać zupełnie mm, na tym przykładzie. Bo tak mniej więcej wyglądało moje wyjście z tej sekty katolickiej. Bo sekta katolicka wyglądała właśnie tak. Że istnieją dwie siły, tak? I istnieje portfel, ewentualnie nie portfel, jakieś posłuszeństwo, niedzielne, że tak powiem, bycie. W kościele znaczy w moim wieku już nie był portfel, bo to już przeszło jakieś to naturalne, że się płaci, nie. Naturalne, że się tam za mszę trzeba zamówić, czy coś tam pogrzeby i tak dalej, te rzeczy się płaci, że tu akurat przychodzi gdzie indziej. Więc to już po prostu nie tyle. To już jest naturalne, nie? bo nie można inaczej, nie? No ale trzeba jakieś posłuszeństwo i tak dalej. Trzeba słuchać. Może nie tyle trzeba słuchać, ja już byłem wychowany tak naprawdę. Ja wiem, że niektórzy jeszcze byli w tym katolickim takim, co trzeba słuchać. Ja byłem wychowany już nie nie w tym, że trzeba słuchać. Nie, ja po prostu byłem wychowany w świecie, którego się nie da zmienić. W świecie, który już jest ustawiony po prostu, nie? Może jeszcze gorzej, jakie ja to mówię, bo wyjść z takiego świata, w którym się już nic nie da zmienić, bo wszystko jest ustawione. No, trochę gorzej. Mówiłem wam, że miałem dziadka, który studiował reformację, był historykiem i opisywał reformację i tak dalej. No Jego konkluzje były takie, że no wszystko przyszło, wszystko fajnie, ale nic się nie da zmienić. To są jacyś innowiercy, nie? No a dzisiaj, kiedy odkrywam Boga, kiedy odkrywam Biblię, nagle okazuje się, że świat jest inny. Że oprócz tej, wiecie, tej, tej walki diabła z Bogiem, tak, gdzie wygrywa raz jeden, raz drugi, a z jednym ma korzyści raz drugi i tak dalej, ale zawsze pijemy ten sam, że tak powiem, Czarny. czarną polewkę. nie? Jest jeszcze trzecia polewka. Tak, jest jeszcze trzecia polewka, która tak naprawdę jest sobie z boku. Żyje sobie z boku. Istnieje sobie z boku zupełnie inny świat. Świat po prostu prawdziwy. Świat, w którym nie ma tej walki. Świat, w którym człowiek Bóg dostrzega człowieka. Wiecie, to jest niesamowite. Takie e, czasami jeszcze. E, to jest niesamowite, że Bóg na mnie patrzy. Że Bóg patrzy na moje wybory. Że Bóg patrzy, co ja chcę. E, że ja nie jestem robotem tutaj w tym kraju, nie? E, jak się poczyta historię Izraela, tam się poznaje Boga, w sensie wiewi, nie? To tam nagle dostrzegamy, że Bóg miał patrzenie na to, co ludzie wybierali. I opatrzenie na wybory ludzkie. Ludzie nie byli podlegli Bogu jak y, roboty. Ludzie nie byli y, podlegli Bogu jak roboty, tylko Bóg autentycznie patrzył na to, co ludzie robią. To jest takie niesamowite dla mnie podziało. Wiecie, po pierwsze, że nie jesteśmy sami. Że Jezus za nas umarł i może stać się Panem naszego życia. Ja to w tym kraju lepiej nazwać Królem naszego życia. Bo Pan to się mówi do każdego, nie? Panie Tomaszu, panie Michale, coś tam nie i tak dalej, więc może stać się królem twojego życia, czyli może tak naprawdę rządzić w Twoim życiu jako Bóg. Um, jemu się oddaje wszystko, ale on tak naprawdę nie, nie do końca zabiera wszystko. On daje wolność po prostu. On daje wolność i daje, że tak powiem, to, do czego zostaliśmy stworzeni. Wiecie, miałem przyjaciela kiedyś na studiach. Dzisiaj czasem jeszcze z nim rozmawiam. Um, ja mu tak przedstawiłem tą moją wizję chrześcijaństwa, tą biblijną wizję chrześcijaństwa, nie? Bo on jest katolikiem jeszcze. No i mu mówię: Słuchaj, w momencie, w którym się wyznaje Jezusa swoim panem i zbawicielem, w tym momencie, tak naprawdę swoim Bogiem, tak? Ten królem, też. W tym momencie jesteś zbawiony. I w tym momencie widzisz, już nie żyjesz pod prawem grzechu. No on mi mówi: Nie. To niemożliwe, no to jak ja wtedy będę żył? To jak ja będę żył, jak nie będzie tego, wiesz? Tego księdza nie będzie, tak? Jak nie będzie tego księdza w koloradce, y, który mi będzie mówił, co jest dobre, co złe. Jak ja będę żył wtedy, jak nie będzie tego, co mi będzie mówił? Wiesz, y, kto y, 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 jest, co jest dobre, jak grzeszę? Jak ja wtedy będę żył? To się tak nie da? Nie, to niemożliwe. To niemożliwe, żeby tak żyć, że jak nie będzie tego księdza, nie? No, niemożliwe, nie? Widzicie, jesteśmy tak nastraszeni, tak nastraszeni tym podwójnym światem, że albo tutaj, albo tutaj, nie? Że w ogóle nie jesteśmy w stanie, przynajmniej ja też tak byłem, że w ogóle nie jesteśmy w stanie zobaczyć, że tak powiem, trzeciego świata, nie? Trzeciego świata, czyli tego prawdziwego, pierwotnego świata, nie? Pierwotnego świata, gdzie yy, Bóg stworzył człowieka do relacji z Nim, do przebywania z Nim, do rozmawiania z Nim. Widzimy tylko ten świat, że Bóg stworzył człowieka do tego, żeby człowiekowi mówić, coś jest dobre, co złe, ganić go za grzechy, ga, nagradzać za dobre, za złe tam ganić i tak dalej. Tylko tego, tego, ten świat widzimy, nie? No to jest średniowieczny świat. To jest świat tej Biblii Pauperum, Biblii dla ubogich, gdzie narysowano tego diabła, spersonifikowano, żeby go tak naprawdę, wiecie, jak się go spersonifikuje diabła, w sensie umieści się go na przykład w takim obrazku, no to z takiego obrazka go można, wiecie, skasować, spalić ten obrazek z nim, zamazać całkowicie, nie? I ja zezłościłem się na diabła, zniszczyłem diabła i nie ma diabła. Ksiądz mi pomógł zniszczyć diabła tam wodą święconą czy czymś, nie? I tak dalej. I teraz jestem święty, bo coś tam, nie? I rzeczywiście, i rzeczywiście to jest pewnego rodzaju, no, kopia, jak ma być prawdziwy, bo rzeczywiście modlitwo da się przegonić diabła, da się wygonić słowami, tak, odgonić, żeby sobie poszło, poszło to badziewie i tak dalej, no, tylko pojawia się problem. Co dalej? Co dalej? Czy w związku z tym, że ktoś przegonił diabła, że ktoś wygonił i tak dalej, już strachując do tego jak, czy w związku z tym teraz życie polega na tym, że jesteś podległy temu komuś, czy życie polega na tym, że wracasz do Boga? Nie? To jest taki, takie pytanie, nie? Właśnie o to chodzi, nie? To życie polega na tym, że się wraca do Boga. To zrobił Jezus, tak? Że już nie musimy mieć tych problemów z diabłem, tak? Tylko możemy wrócić do Boga, wrócić do Boga Ojca, mieć z Nim prawdziwą relację, żyć bez grzechu, tak naprawdę zapomnieć o tym świecie dwóch sił, tak? gdzie tak naprawdę z jednej, z drugiej strony mamy czarną polewkę, a żyć w trzeciej sile, hmm, żyć w trzeciej sile, która, znaczy trzeciej, pierwotnej sile, nie? która jest zupełnie inna, jest światem od początku, światem taki, jaki zbudował Bóg, e, światem bez grzechu, światem oczekiwania na powrót Jezusa, na powrót Boga, światem oczekiwania na hmm, pozbycie się ostatniej rzeczy, która nas gnębi, śmierci. Po prostu jest alternatywa do tego, w czym się urodziliśmy. Jest alternatywa. Wiele osób, jak próbuje zrozumieć, czym jest chrześcijaństwo, to biblijne, ewangeliczne i tak dalej, zielonośrodkowe, to oczywiście patrzy przez pryzmat tej wcześniejszej walki, w której się wychowaliśmy, nie? tej walki dobra ze złem Boga, z diabłem, szatana, coś tam, nie? tego uciekania przed szatanem, patrzymy przez pryzmat na to. i ten pryzmat nas męczy. Mnie też męczył przez długi czas. No ale wychodzę dziś z tego. Wychodzę po prostu z tego i patrzę, okej, okay, no robię tak naprawdę pierwsze kroki w nowym świecie, jest inny świat, inny świat, gdzie po prostu szatan jest pokonany, nie trzeba się na nim skupiać, warto się skupiać na Bogu, daje to korzyści, jest zupełnie inaczej, nie trzeba się skupiać na tym, żeby nie przestrzegać grzechu, po prostu się zbliżamy do Boga, skupiamy się na Bogu, a grzeszycie nam od niechcewa, zwyczajnie od niechcewa, więc nie ma jak ten kolega mówił, nie? że jak zabraknie księdza, to kto będzie mówił, że co jest złe, co dobre. Jak zabraknie księdza, to zaczniesz zbliżać się do Boga, a jak się zaczniesz zbliżać do Boga, tak? No to nagle, się, nagle odkryjesz, że, że, że ci się nie chce, po prostu, nie? Nagle odkryjesz, że ci się nie chce, że smakują ci inne rzeczy. Po prostu nagle, wiesz, nagle frugo, ananasowo, arbuzowo, jabł truskawkowe, zacznie lepiej smakować niż te wszystkie czarne polewki, nie? No tak to wygląda, tak to działa, nie? Mm. Ok, to tak przy okazji, kiedyś bardzo chciałem reklamować polskie produkty, bo jednak twierdzę, że w polskie to dobre. Ale ten, mm, słuchajcie, działa, naprawdę działa i naprawdę istnieje, tak? Dla mnie to było nie do, nie do uwierzenia, że Taki świat może być. Do tej pory czasami wstaje i się jeszcze budzę w tym jakby starym świecie. No to, to jest zgniły świat dosłownie, nie? To Tila śpiewał, nie? Gnijący świat, nie? Jest coś nowego, jest coś naprawdę pięknego. jest i, I to nie jest tak, że to jest coś, co nie było na ziemi, nie było namacalne. Jak się czyta różne świadectwa, różne rzeczy, o chrześcijanach, o świecie chrześcijańskim to to było, tylko to jest po prostu tak. Kurcze. Także my się w tym kraju wychowaliśmy, jakby nie pod taką żelazną zasłoną, tylko dosłownie pod jakąś kurtyną diabła, dosłownie, nie? Pod kurtyną oszustwa, pod kurtyną, jakbyśmy wychodzili ze totalnego pijaństwa, tak naprawdę, stalnego uzależnienia, nie? Stalnego pijaństwa takiego, że po prostu nie widzimy w ogóle, że jest inna możliwość, nie? Czemu ja tak wychodzę? No, zazdroszczę tym, którzy z tego potrafią szybciej wyjść, nie? Ale się wychodzi z czegoś takiego i już nie ma tego, nie ma potrzeby tego marketingu politycznego, że musi być jedno, drugie, żeby jedno istniało, musi drugie istnieć, nie? nie? ma potrzeby, jest tylko jedno, jest prawda, tak? I nie ma potrzeby istnienia kłamstwa, żeby istniała prawda, nie? Po prostu istnieje prawda, która jest miłość, są zupełnie inne wartości, Ehm, są zupełnie inne wartości. Zostaliśmy stworzeni, wiesz, wiecie, nie po to, żeby tam pracować, ciułać yy, i tak dalej. Po to, żeby pracować, ale tworzyć, tak? Przez pracę tworzyć, tak? Bo Bóg, yy, tak naprawdę przez 3 tworzył. W ogóle tworzyć. Co to jest to tworzenie, nie? E, no, do, no, jest inny świat, nie? Do tego świata was zapraszam. Ja pierwszym krokiem, żeby do tego świata się przejść, to jest poddanie swojego życia Jezusowi, tak? Uczynienie go mm, swoim panem. Tak sobie ostatnio rozmawiałem. Tutaj z tymi anglojęzycznymi znajomymi i, 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 i tak docznąłem do wniosku, że to słowo pan w Polsce jakoś tak trochę się już, że tak powiem, do każdego mówiłem pan, panie i tak dalej, więc panie jest, nam nie problem powiedzieć, nie niektórym. Więc tak naprawdę też mówię, że to chodzi o uczynienie Jezusa królem, tak? Czyli jakby ostateczną instancją, bogiem, tak? Uwierzenie, że Bóg go zbudził z martwych, że on pokonał śmierć, że on poniósł choroby, poniósł wszystko, wszystkie konsekwencje, poniósł grzechy, stał się grzechem, tak? Tak naprawdę, nie? Po to, żebyśmy mogli być zbawieni, żeby my żebyśmy my byli pojednani z Bogiem, nie pojednani z Kościołem, nie pojednani z instytucją, nie pojednani z religią. Niepojednani, że tak powiem, ze sobą nawzajem to jakoś owocem tego będzie później, tak? Ale przede wszystkim pojednani z Bogiem. Wojna się skończyła. Pokój nastał ludziom dobrej woli. Tak powiedział Anioł, który zwiastował pasterzom, tak? Że nadchodzi Chrystus, więc zbliżają się, że tak powiem może jakieś takie symboliczne wspomnienie tego czegoś, nie? Tego, tego narodzenia, więc słuchajcie, pokój nastał między Bogiem a ludźmi, tak? Pokój nastał. To nie był pokój między diabłem a tym, tylko szatan został oskarżyciel, został strącony, tak? Jak nadchodził Jezus, nadszedł Jezus, to jak Jezus został grzyban, oskarżyciel został ostatecznie strącony, więc oskarżyciela już nie ma, więc pokój nastał między Bogiem a ludźmi. I ty teraz możesz doświadczyć tego pokoju dzisiaj, nie? Dzisiaj możesz doświadczyć tego pokoju. Możesz yy, zakończyć, że tak powiem, yy, istnienie w tej walce nie? między dobrem a złem, między yy, Bogiem a diabłem. Nie, czy ty jesteś po tej, czy po tej stronie, możesz totalnie zakończyć. Możesz dzisiaj przyjąć zbawienie, tak? mówiąc: Jezu, ja przyjmuję Twoje zbawienie, przyjmuję to rozwiązanie, ustanawiam Ciebie swoim Panem, Bogiem, królem w życiu tak? i wierzyć w sercu, że Bóg złudził go z martwych, że on pokonał śmierć. I to jest wszystko, tak? I teraz poddać się temu naprawdę, ustanowić królem, czyli poddać się każdą następną minutę temu, tak? Już nie żyć pod oskarżycielem, bo po prostu wszystkie długi zostały zapłacone. Uczyć się nowego życia, ono nie jest łatwe. Ono znowu będą jakieś upadki i tak dalej. Znaczy, no, będzie coraz łatwiejsze, jak na więcej z nas zacznie tym żyć, nie? Ale ono jest inne. Ono jest prawdziwe, nie? Uczyć się prawdziwego życia, do jakiego zostaliśmy stworzeni. Ono jest takie. Mm, no codziennie się jakby odkrywa Boga, nie? Codziennie się odkrywa nieskończoność Boga, e, niestworzonego. Ja nie wiem, jak to powiedzieć, tak? musi się to sami doświadczyć tego, nie? E, kolejnym krokiem, o którym mówiłem, jest ten chrzest w wodzie, tak? E, który jest jakby takim aktem e, przynależności do Jezusa. E, Biblia mówi prośbą o dobre sumienie. Prośba do Boga o dobre um, sumienie, jak go zrobić, gdzie go zrobić, już kilka osób pytało. Najprościej, tam, gdzie masz społeczność, tam, gdzie masz najbliższych chrześcijan koło siebie, tak żebyś mógł mieć z nimi jakąś obecność, nie? mogę iść z niej jakąś obecność. Zresztą, nie ma problemu, jak ktoś jest z Krakowa, to zapraszam, czy tutaj do nas, czy do kogokolwiek, do Baptystów, gdziekolwiek, tak? Na stronie proklamacja.pl są różne tam zbory z którymi akurat mój kościół tam też współpracuje z tymi w różnych miastach, ale to, to nie o to chodzi zupełnie, nie? Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby żyć tam, gdzie ludzie przyjęli łaskę. Przyjęli łaskę na swoje grzechy i wyszli spod prawa i nie wchodzą już pod prawo, ale żyją pod prawem łaskim. E, nie, że tam jeszcze jakieś przykazanie trzeba przestrzegać, a jeszcze będziemy ostatnimi tymi najlepszymi, jeszcze sobie coś tam wynajdziemy, co trzeba przestrzegać. Nie, w ogóle nie o to chodzi. Nie, po prostu żyć pod prawem. Prawo jest takie, że trzeba poznać Jezusa. I poznajemy Jezusa, tak? Poznajemy to, kim on był, Bóg nam objawia, kim jest Jezus, Bóg nam objawia siebie. Przez to, co Jezus dla nas zrobił, przez to, jak nas ukochano poznajemy. W ten sposób wychodzimy i zaczynamy żyć na nowo. Narodzimy się na nowo, po prostu zwyczajnie. Z wody i z ducha. Więc tak naprawdę przyjmujemy zarówno ustami, tak? Przyjmujemy w wodzie, przez chrzest i z ducha, proszę o Ducha Świętego. Okej, okay. miłego, że tak powiem, nowego życia. I radzę szybko wyjść pod tego marketingu politycznego, dobra zła, nie wiem, Boga. Żadna i tak dalej, bo to w ogóle nie o to chodzi. Otwórzcie no, stare Testament, tam w ogóle to inaczej wyglądało. Tam chodziło o relacje z Bogiem. Tam nie chodziło o żadne e, postawienie się po jednej czy po drugiej stronie. Nie, nie, to, to jest mówię, to jest średniowieczo wymyślili. I do tej pory to trwa, że ta personifikacja diabła. E, e, diabeł jest jakoś osobą, postacią, bo jest za nią upadłym i tak dalej, tak? Więc co so jest, no ciężko zaprzeczyć, że oni bardzo źle zrobili, tak? Tylko, że nie należy żyć, ja tak powiem, taką... To jest tak, jakby żyć farbkami, nie? Tak, jakby wziąć sobie farbki, nie? I żyć tylko tym, co się namaluje farbkami, a nie było już tego, kto rysuje tymi farbkami, nie? Nie było już tej ręki, tego pędzla, tej decyzji, gdzie, gdzie pomalować farbką, w jakim kolorze i tak dalej, nie. To jakby same farbki sobie żyły, nie? W tym marketingu politycznym, nie? Między dobrem a złem, między diabłem a szatanem, nie? I tak dalej. To nie jest życie. To jest po prostu życie. Wiele osób ma taką tendencję. O, jesteśmy zmanipulowani, jakiś system istnieje i tak dalej. No macie rację. No. To tak, tak to wygląda. Po prostu w takim marketingu politycznym, nie? Więc e, z tego marketingu politycznego się wychodzi, nie? Na przykład piję frugą. Okej, okay. dobra, to z tą nie przesadzam, ale mm, e, chodzi o to, że jest inny świat. Jest inny świat. Nie jest inny świat, nie trzeba pić cały czas z tego, czym się narodziliśmy tutaj, bo ja naprawdę, no ja to czasem czuję, jakbym się w sekcie urodził dosłownie. Być może ta sekta jest duża, obejmująca cały świat, hmm, większość tego świata, ale tak się czuję, nie? No, po prostu, nie? Tak, ja bym się w takiej sekcie urodził, jak dzisiaj to rozumiem. Jestem hmm, myślę, aha, to, je, je, jak się wychodzi z tej sekty? No myślę, że już w większości wyższym, teraz jak się wyprowadza innych z tej sekty, no próbuję, nie? Może mi się kogoś udaje jeszcze wyprowadzić. Wiem, że mi się kolejne osoby tu udaje wyprowadzać z tej sekty. No ale wychodzimy. Miłego dnia. Trzymajcie się. Hej.